Cześć. Słuchajcie, mamy znowu, co to mamy? Sobotę. Wyszliśmy sobie dzisiaj na miasto, bo się okazało, że otwierają jedną z takich główniejszych ulic tutaj w Szczecinie, czyli Wojska Polskiego. No i chcemy zobaczyć, no jak to w ogóle wszystko wygląda, nie? Ile? Dwa lata. Trwał remont. Więc my sobie przejechaliśmy kawałek, oczywiście tramwajem, jak to my. Idziemy coś zjeść, bo jesteśmy głodni i zahaczymy o Barraba i pokażemy znany wam właśnie znany szczeciński, tak. Lat 90, tak. No już naprawdę. Ponad 30 lat działający kebab. Cały czas. I zaraz wam pokażemy, jak on wygląda. Ale będziemy zmierzać do Wojska Polskiego, tak. Do tej ulicy, którą będą dzisiaj otwierać, tylko dlatego, że Wojska Polskiego to była ulica była najbardziej znana ulica w Szczecinie, gdzie się chodziło najdłuższa po sklepach, dokładnie. Po knajpach, a później ona zamarła. Nagle tak. Nic się jak otworzyli nie działo. Tylko te centra handlowe, Amba. Nic się nie działo, Amba, nagle ta ulica przestała istnieć. Dokładnie. Gdzie tak naprawdę ja, mając 12 lat, wychodziłam tam na zakupy. No zobaczymy, co będzie się działo. Myślę, że nie będzie knajpek i tak dalej tam na tej... Ale jest idealne miejsce, prawda? No zobaczymy, co zrobią, tak? Dokładnie. Z tą ulicą. I to jest moje jakieś takie przednie życie, gdzie tam spędzałam czas. Zobaczymy. No, a teraz Barrab. Tak. A my dzisiaj gramy o miliony. Kupuję... Lotto, jackpota i inne tam takie rzeczy i jutro jesteśmy milionerami. Będziemy już milionerami? No tak, bo ja chcę żyć tam w Malacji. Dokładnie, kupujemy tam w Malacji. Słuchaj, miła pani, zapraszamy tutaj. Zapraszamy. Give it to me like... Milionerka przyszła. Co ty tam? Dobra, lecimy do Raba. Dobra. Przed nami Barra. Ja to na talerzu. Tam? Jesteśmy w naszej historii gastronomicznej. To nie jest taki może typowy kebab, ale na smaku. Chodź. Słucham? Nie. Na miejscu czy na miejscu? Na miejscu. I to wszystko, tak? Tak. 47 zł, mamy kartę, kebaczka. Mamy, dostaliśmy swoje kebaby. Także ja wam pokażę, jak to wygląda w Szczecinie, tylko może odwrócę kamerę. Dostajemy coś takiego, to jest akurat wołowina z frytkami. A to u ciebie? No, Iza ma takie same, tylko ona ma nieostre i bez pomidorów. Powiem wam, że mi to przypomina po prostu... Palili taki sposób jedzenia, bo jesteśmy fanatykami kebabów. Tak. Ale przez to, że po prostu ich nie jemy, raz na rok nam się zachce. Dokładnie. I powiem wam, że dla mnie to jest smak dzieciństwa. Tak, dokładnie. Przez to, że my tego nie jemy, jesteśmy po prostu zachwyceni. Tak. Także jak ktoś nie jest w Szczecinie, jak ktoś nie jest ze Szczecina, ja pokażę lokalizację, gdzie to jest. Tu są naprawdę tłumy. To nie wiem, jak to nawet... Można pokazać nawet. Dokładnie, zaraz pokażę. I jeżeli lubicie kebaby i przyjedziecie do Szczecina, spróbujcie. Na głównej ulicy na Krzywoustrych. Opatrz, 1991, masz. 32 lata. Także tyle to już właśnie jest czasu otwarte, czyli jak praktycznie byłem nastolatkiem, jak tutaj jeździłem na kebaba, tu się w ogóle nic nie zmieniło.
lokal wygląda tak samo, smak jest ten sam, tu się tylko ludzie pracujący zmieniają, bo tutaj pewnie są co chwilę jakieś nowe twarze, ale przyjedźcie i spróbujcie. Jak się czujesz po zjedzeniu tryliona kalorii? Słabo. Słabo? Powiem wam, że... No raz ja na zawsze jakiś... mam wyrzuty, ale no raz na jakiś czas to i raz na ruski. Dokładnie. A może teraz się mówi ukraiński, raz na ukraiński. No, no ale w każdym bądź razie nie jest fajnie, ale no... Jak nie jest fajnie? Powiem wam, znaczy, było bardzo dobre. Bardzo dobre, świeżutkie, tak. Ekstra. Ale no, nie moja bajka, jeśli chodzi o jedzenie. Na pewno bym tego nie jadła codziennie, drugi dzień, ani nie, trzeci, no codziennie, ani raz nie. W miesiącu. Nie. No wiadomo, że raz na jakiś czas. Ale słuchajcie... A chodźmy ten to może? Nie, ja bym właśnie chciał od początku. Ja bym chciał od początku. W każdym razie, ja normalnie frytki to tylko z solą. To jest jedyne miejsce, gdzie lubię po prostu frytki z sosem. On jest, nie wiem, jakiś taki majonezowy, czy coś takiego. Ale jest mega dobry. Zjadłem, jestem zadowolony. A na Wojska Polskiego, bo idziemy na Wojska Polskiego, to pójdziemy nie tędy, tylko od początku. Ale widać, że tam jest już jakiś... No dlatego, ale chodźmy od początku. Dobrze. O, tam jest plac, do którego, plac zgody, do którego dojdziemy. A pójdziemy tam, bo tam jest początek, będzie początek ulicy. Na końcu doszliśmy, jeszcze wam pokażę tutaj plac, który był remontowany łącznie właśnie z Wojska Polskiego. No. To jest miejsce właśnie, w którym się zaczyna najdłuższa ulica w Szczecinie. Ona się tam, aż tam ciągnie, aż daleko do Jeziora Głębokiego, tam do tych lasów całych naszych. No powiem wam, że naprawdę jest mega różnica. Kiedyś to była bardzo ruchliwa ulica. Bardzo ruchliwa ulica. Tutaj non stop przechodziły i jeżdżały samochody. Dwa pasy w jedną stronę, a teraz to jest w sumie jak jakiś spacerniak, jak deptak. Właśnie, tak teraz wygląda. To były dwa pasy, pamiętasz? Co? Dwa pasy w jedną stronę były i dwa pasy w drugą. A teraz tu po prostu, no mówię, jak jakiś taki deptak, nie? Się teraz zrobił. I zobaczcie, i tutaj w Szczecinie mamy najstarsze kino chyba w Europie. Ale słyszysz, ja mówię o tym, że chyba to jest najstarsze kino w Europie i właśnie jest w Szczecinie. A najstarsze kino nawet na świecie. Zobacz, jest tam nawet napisane. Tak. Generalnie wiem, że z tym kinem to były też takie przeboje, że oni mieli je w sumie zamknąć. Ono po prostu jest nierentowne, tak? No nie może konkurować z jakimiś tam multikinami, bo to jest po prostu niemożliwe. Ale jakoś tam to utrzymują, to jakoś teraz jest rodzinna jakaś tam firma, znaczy zawsze chyba była. A jeszcze wam pokażę też jedno z takich znanych miejsc, czyli Kocha w Szczecinie. O, tu mamy taką właśnie cukiernię, kawiarnię Koch. A my idziemy dalej. Gdzieś nam Iza uciekła. Jak już mówimy też o kultowych miejscach w Szczecinie, to tutaj z mojej akurat mojej lewej strony jest budynek, a za budynkiem kiedyś wielkie kino, gdzie jeden z największych premier
światowych leciały, na przykład jak Imperium, kontratakuje, czy Gwiezdne Wojny. To właśnie wszystko było tu. Iza, chodź, może pokażę jeszcze ten kino, Kosmos, te nasze kultowe. Co powiesz o tym kinie? Ile razy tam byłaś? Multi razy. No. Po prostu to było jedyne kino. No może nie jedyne, ale takie największe. No dobra, największe nie jedyne kino. Faktycznie, ale no. I teraz wam pokażę. Tylko tu przychodziło, bo było największe. Dokładnie. I teraz został budynek. On jest chyba niewykorzystany nawet teraz. To jest w ogóle zabytek. Tego i teraz nie można jest, tak, teraz jako zabytek jest praktycznie. Ale szkoda, że został zasunięty przez taką jakiś tam nowoczesny budynek, bo... No właśnie o tym właśnie też dyskutujemy, że... Coś takiego zostało tutaj wybudowane, no po prostu katastrofa. My idziemy, mówimy, tutaj nie ma, wyburzyli. No, a państwo są ze Szczecina? Tak. No, przecież tutaj przyszli te kawiarnie, to lepiej było tą kawiarnię zostawić. Nie, no to trzeba było wykorzystać, a nie ono stoi pusty. No, kiedyś pamiętam, że tutaj były sklep meblowy. Był później, w środku, no, nie? Kino zamknęli, to był sklep meblowy. Dokładnie. Później był jeszcze tutaj Szmatex. Tak, jeszcze był tutaj, jeszcze... A piękna jest ta mozaika. No. No nie no. Oni się cieszą, że ją zachowali. I zasłonili. Super, że ją zachowali. No. A i tych zamkniętych, a ty, ale nawet ci nie mogą oglądać, bo za kratami są. Tak, nie? Tak. No dobra, ale na Małopolskiej tak samo widać. Aha. No. To jest właśnie nasze szczecińskie kino. Zamknięte, niewykorzystane. I chyba zabytek to jest bodajże. Tak. Tak, to jest zabytek. No. I ono miało kiedyś taką wielką gwiazdę radziecką nawet. To nie jakoś nie pamiętam, ale możliwe. Była taka akcja możliwe. Organizowana. No. No i tyle. To nie mogą mówić, bo to? Ci to mają żaluzje. Ci mają jak na Małopolskiej. No i straszne. Kafi nie dojechał. Nie, nie, dokładnie. Będą jeszcze coś tutaj robić. Aha, okay. Co to jest? No. No. Na razie. No, tak jak widzieliście, tutaj ludzie też się zastanawiają, co się stało z tym kinem. A my idziemy dalej. Czy masz ochotę na zimne piwko na Wojska Polskiego nowej ulicy w Czekoladowej? Ulica Czekoladowa? Restauracja Czekoladowa. No to chodź, idziemy, no. Przecież coś... Zaprosić się? Tak, trzeba coś... Ale chodź jeszcze, może się tam przejdźmy na plazę. A gdzie to jest? Tu, na leżaczkach. Tej. O, no to super. No to tylko chodź, zobaczymy, co tam nam proponują, ale no... Oczywiście. O, kosmetyki naturalne. Tego nie wiedziałam, że tu jest. Ja tu nie byłam z 2 lata, no tak jak remont. Tak jak remont był, no to nie było, nawet jak się dostać. No. W każdym można razie... Można 30 na godzinę, tak. Słuchajcie, w każdym razie jest mnóstwo niedoróbek. A może nie to, że niedoróbek. To są takie niedokończone jakieś miejsca. O, tu gdzieś. Strzyżenia psów. Tak, tu brakuje czegoś. No, a tu, aha, i czekajcie jeszcze. A gdzie jest minifot? Nie ma minifot. Jak nie ma minifotu? Minifot to jest w ogóle kult tego miejsca. Nie ma. Serio? Tak, widzisz. Czekajcie, ja muszę zobaczyć. Jest. Nie, no jest. Jest. O, jest. Słuchajcie, minifot. Tu jest też takie. Ja też raz pisiałam. Ja też. No. Ja też, ale tylko dlatego, że koleżanka pracowała. Co? 50 lat. O, Salomon. Salomon urodził się, widzisz? No. Tak, to jest... Też takie było znane. Patrzcie, istnieje od 1972 roku. Co tu było, powiedz, Iza? Co? Co tutaj było? To był minifot. Czyli? Co to jest? Tak. Taki pan zawsze ten sam pan. No na początku, później oczywiście ten. Nie wiem, bo ja u takiego dziadka robiłam, czyli to jest pewien właściciel. Tak. Zawsze mi się kojarzył. Nigdy nie zmieniał wnętrza, nigdy nie zmieniał wystroju tej... Witryny. Aha. Zobaczcie, został... Tak, stare logo. To jest po prostu miejsce, gdzie tu wszyscy przychodzili. Tak, to jest miejsce, do którego wszyscy przychodzili robić zdjęcia do dokumentów. Tak, tu się przychodziło i każdy tylko patrzył, będę wisiał? Tak, nie dokładnie, wisiał? Dokładnie. Ja wisiałam. Tak, a mi to wisi. Nie, ja też raz tutaj wisiałem. Dotknę tą witrynę, bo tak. Nie wiem, kiedy zniknie, ale wydaje mi się, że chyba już tutaj... Opatrzcie, tutaj to jest historia pana, który w 1945 roku przyszedł do Szczecina. To jest właśnie ten pan. Tak. Tak.
założył ten... Teraz myślę, że wnuki albo synowie to prowadzą. Nie? No nie, już no, rodzina. No. W późniejszych latach został sprywatyzowany, czyli on przejął tak, małego przejął, na własność. Przejął. To tak jak twój ojciec kiedyś. Bardzo dobrą opinią. Tak. Jak na tamte czasy zdjęcia do dokumentów były wykonywane w ekspresowym tempie, to jest na kolejny dzień. Faktycznie tak, tak było. Tak, jeden dzień. Na kolejny jeden dzień. Tak. Przychodziło też dużo młodych ludzi, aby zrobić sobie zdjęcia, ale również aby sprawdzić, czy ich portret został umieszczony na wystawie. To jest właśnie to, co mówiłam. Tak. Ja wisiałam i każdy, kto przychodzi, będę wisieć. Tak. Nie każdy wisiał, ale większość wisiała. Wierzymy, że fotografie archiwalne pana Konrada Stanisława Salomona nie zostaną zapomniane, a mieszkańcy Szczecina nadal będą pamiętać i odwiedzać naszą firmę. Wiecie co? Mi się łezka. Cała iskra zaraz płacze. Dobra. A i co jeszcze? Tutaj jest jedno z kultowych miejsc, to co? Lucynka Paulinka. Tak, tutaj była Lucynka i Paulinka, czyli... To jest to właśnie to. Czyli patrzcie, takie... Patrzcie. Czyli taka mega duża kawiarnia z cukiernią, pamiętasz? Czyli praktycznie rano, na dole, przepraszam. Były jakieś delikatesy, a u góry była wielka sala i każdy tam szedł na po prostu do kawiarni, tak? Też takie właśnie bardzo znane i kultowe miejsce w Szczecinie. A teraz tutaj doszliśmy do Placu Zgody. Patrzymy właśnie, jak jest to wszystko tutaj wyremontowane. Są tutaj właśnie jakieś, odbywają jakieś, nie wiem, widzę, event jakiś taki. Powiem szczerze, że ja tam średnio przypadam za takimi performancami. No ale coś muszą zrobić, żeby się tych ludzi ściągnąć i że coś tutaj się dzieje. Teraz. Kraja Wojska Polskiego to jedna z tych arterii, wzdłuż których rozwijał się Szczecin. No. Oś urbanistyczny do rozkwitu miasta, wiele ciekawych historii, małych dużych, jak ogólnospołecznych i osobistych i prywatnych, o których wcześniej wspomniałam, no. Zdarzyło się właśnie tutaj. Dokładnie. Każdy z nas ma własne wspomnienia związane z Wojska Polskiego. To jest piękne. No. Prowadził do Brary. Góra kierunku. Henowa, gdzie mieszkała dokładnie moja babcia. Wszystko, co jest tu związane, to jest moje dzieciństwo. No i moje też. Ja tu mieszkałem obok. No. Powiem wam, że się naprawdę mocno zmieniła ta ulica. Ten plac, po którym chodzimy, no to właściwie był... Tutaj nie można było chodzić, no bo dookoła po prostu samochody jeździły, to było rondo. A teraz jest to też połączone, zaraz zobaczycie, z deptakiem Bogusława. Na który usiądziemy sobie, co? O, zobaczcie, widzicie? To jest deptak Bogusława, który już dawno został przekształcony w deptak. Tu też była ulica. A Wojska Polskiego się ciągnie dalej w tym kierunku. Do Tanowa. Aż do Tanowa, no. No tak. Tak można powiedzieć. No tak, no bo jeżeli idzie do Głębokiego, aż po Tanowa. Nie do Królewskiej, od Królewskiej, tylko do Portowej. Przepraszam. Tam mamy bramę portową. Tak. No i zobaczcie, to się przekształciło normalnie w deptak teraz. No. Idziemy teraz. Zobacz, tutaj usiąść na chwilkę. Ale nie ma gwiazdki pitu-pitu. No bo jeszcze tutaj nie byliśmy, to nie mogą dostać gwiazdkę pitu-pitu, ale jeszcze kiedyś ten. Ale słuchaj, no warto sprawdzić, teraz jesteśmy na jedzenie, to nie sprawdzić. Tak. Możemy dać gwiazdkę pitu-pitu, ale tam na kebaba. No i właśnie tak trafiliśmy tutaj na deptak Bogusława. Kiedyś to była też taka ulica, powiedzmy przelot w dwóch kierunkach. I pamiętam, że tutaj na Bogusława to było kiedyś dużo butików, prawda? Ze sklepami. Na deptaku nie, ale na Wojska. Mi się wydaje, że tu i tam na Sikorskiego było mnóstwo takich, no ja właśnie... Mówię przed chwilą, że pierwsze pieniądze, które zarobiłam w wieku 13-14 lat, takie większe pieniądze, to kupiłam sobie bardzo drogie buty na Wojska Polskiego. I to, dokładnie. To taka pamiątka do dziś po prostu. No. To jest taki sentyment
Dokładnie, ale w sumie to nie zrobili, bo teraz ta ulica robi się taka, nie wiem, przyjazna, nie? Bardzo. Mam nadzieję, że tutaj coś się zacznie dziać. Dzieje, ale czy tak będzie teraz zawsze? Zobaczymy. Zobaczymy. Słuchajcie, właśnie Deptak Bogusława to jest miejsce takie, gdzie my akurat w takich zimniejszych miesiącach, bo jak sobie właśnie chcemy przyjść do knajpy, to właśnie tutaj przychodzimy. No wiadomo, że jak jest po prostu ciepło, to wolimy miejsca takie na zewnątrz, prawda? Tak. Gdzie można usiąść. Bardzo lubimy ogródki i korzystamy z nich, jak tylko się da. No, a że spędzamy dużo czasu tutaj w zimie, no to latem po prostu chodzimy gdzieś indziej. No, skończy się lato, to znowu tutaj wrócimy na depo. Także jakby ktoś chciał przyjść po autograf, to właśnie tak. Może niekoniecznie w tej samej knajpie, co teraz. Ale właśnie tutaj na Deptaku. To teraz zobaczymy tutaj dalszą część Wojska Polskiego. Przechodzimy teraz właśnie z tego placu Bogusława, skręcimy w prawo w kierunek właśnie Głębokiego i zobaczymy tą dalszą część, a przed nami widzę jakieś festyny się odbywają, jakieś performance. Także. Jak nie macie pieniędzy, to na waszym miejscu muszę do roboty. Trzymaj. Teraz tak, ja będę liczył do trzech i będę tylko musiał uwolnić i wtedy ty musisz też... Małżonka tutaj bardzo do ciebie związała, także wydaje mi się, że będę miał duże problemy. Co, kebab zamknięty? Ty się pomoże, dobra? Zamknęli kebaba. Nie kebab. Za Wojska Polskiego mi się kojarzy zawsze z... Z krukiem. No ale później był kebab. No. No. Takie miejsce, centrum miasta. Dokładnie. Polska, a to wszystko pozamykane. Padło. Ty patrz, ale patrz jakie pozrywane kable. Ty, to może jakaś coś oni tu może przygotowują. Ale tu na pewno ktoś coś wynajął pod coś, to się okaże co to będzie. No bo tu wygląda jakby tu kuchnia miała być, zobacz. Ale jestem ciekawa co to będzie. No. Ale przyjemny wiaterek. O ja, teraz tak. Super. Coś nowego, zobacz, duży wybór koktajli, karaoke, mamy bar karaoke w Szczecinie. Wow, wow, ja nie wiedziałam nawet. Chodź, rzucimy oko, jak to wygląda. Fajnie, prawda? Chodźmy tędy, wyremontowano. Ale myśmy. Że środkiem, czy co? No środkiem. Przecież tam też masz wyremontowane. No, chciałem zobaczyć, jak to wygląda i przejdziemy zaraz z powrotem na środek. Co? Party shop. Patrz, jakiś klub. Meeting point, klub. Bar karaoke. Pierogi. Lepimy na miejscu. To jest zamknięta impreza, bo to dobrze szykują się stąd. Tak. No powiem ci, że zaczęło się tutaj otwierać może. No zobaczymy. Ja nie widziałam tu nigdy jakichś parasoli. Dokładnie, tu nigdy nie... Alternatywnie wystawiło, gdzie ta kafejka. Ja dokładnie, tu nigdy... Lubiłam tu chodzić na kawę, ale mnie wkurzało, że ja muszę siedzieć przy tej oknie tam. Tak. I nie mogłam wyjść na zewnątrz, zobacz. A teraz jest wszystko? Wow, tu jest super teraz. O tym właśnie nie zamówiła, że są teraz właśnie stoliczki. No zupełnie inaczej. Powiem ci... Mam taki pozytywny jakby feeling taki, że kurde, może tutaj w końcu coś... No, myślę, że Wojska Polskiego znowu wróci do życia, co? No właśnie, tak że... Było. No właśnie, że w końcu... Utekniło życie. Tu jak z soboty się wychodziło o godzinie 10 tak. rano na zakupy, bo było pełne sklepy, to tu życie tętniło, tu się ciągle ale z drugiej działo. Strony... Wszystkie lokale, które były do wynajęcia czy do kupienia, tu było bardzo dużo pieniędzy, trzeba było zapłacić za to. A teraz tak. prawie za darmo oddają, to bo się nic nie działo. Zobaczcie, sklep, który jest na i taki sklep i tutaj. I tak było przez większość lokali. Czasu. Tak tutaj było przez, właśnie. Przynajmniej na pewno przez 2 lata, bo był remont, tak? Wcześniej była pandemia znowu, więc to też... O, a tutaj to jest nasz mamy kącik znany, Sawki. Sawka. Tak, kącik Sawki. Galeria. Zobacz, no. Galeria Sawka. A, no. Gdzie ona jest? Galeria Sawka. A, tutaj jest.
A, tu jest galeria, widzicie? Kolejne właśnie takie miejsce, właśnie może wejdziemy do środka. Dobry. Ja kiedyś drukowałem coś właśnie z Sawki. Jakieś książki. Można kupić koszulki tutaj Sawki. Jakieś książki. Religia. Każdy inaczej. Każdy liczy na cud. No. O, fajne. To jest taka religia. Fajne, co? No. Przepraszam, te t-shirty po ile są? To zależy który. Aha, no pierwszy jest czarny. 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 To jest taki ostatni i on jest za 50 zł. To jest standardowo białe. Już na kartę. Tak. Super. Iza wspiera Sawkę. Dobra. No to słuchaj. No, a co to jest? Co to? No. No. To otworzy żona Adrenka tak? Sawki. Tak. Aha. Też można zwiedzić jej atelier pewnie, bo tak. Pewnie ma. Więc no. To otworzy żona Henryka Sawki. Zobaczcie, jakie to jest piękne. To jest naprawdę piękne. No nie, no na pewno robota. No jest na pewno kupa roboty. Widać, że to jest... Ładne, co? No. Ty Iza, chodź zobaczyć ścianę płaczu. Jeszcze tego nie było. Jak nie ma ściany płaczu, to patrz. Jest. Znowu jest. No, słuchajcie. To jest właśnie kolejny punkt w Szczecinie. Tutaj była tak zwana ściana płaczu. Oczywiście w innym kształcie, ja wrzucę wam później zdjęcie. No to jest po prostu coś. To, i to jest teraz prawdziwa ściana płaczu. Słyszysz? To jest teraz prawdziwa ściana płaczu, nie? Nie to, co wcześniej było. Wcześniej to było taka, powiedzmy, ściana. To była ściana, po której spływała kiedyś po prostu woda, pamiętasz? A teraz jest prawdziwa ściana płaczu na zasadzie kurtyny wodnej. No, super. Super. I Szczecin się zmienił. Szczecin. No. A teraz pójdziemy dalej w dalszym kierunku tutaj Wojska Polskiego. Zobaczymy, jak zostało tutaj to wyremontowane. Powiem tak, Szczecin się zmienia. Szybko. Pokażemy wam. To jest najsłynniejsza pizzeria Piccolo w Szczecinie od pradawno. Ja nie wiem, tak. Kiedy to w ogóle powstało, ja ale myślę, ja żyję, to pamiętam. Ja pamiętam, że jak Chrobry z Mieszkiem jeszcze tutaj zajęli ten teren, słuchaj, to wtedy powstała ta pizzeria. To jest pizza własnej roboty, na taka pizza, co to polana pomidorowym. Co to jest taka pizza? To taka gruba. Polana pomidorowym. To czemu jej nie rozklapią? Słuchajcie, wyobrażacie sobie pizzę w postaci kulki? Jakie kulki? Już pokazujesz, taka wysoka pizza była. Chodźcie, zobaczcie, jaka komuna tam jest. Zobaczcie, chodź. No. Ty to faktycznie, tu się nic nie zmieniło. No a to robię, że nic nie zmieniło od lat. O kurna. Ale ludzi trochę jest. To jak w Lucynce i Paulince 40 lat temu, nie? To jest właśnie fajne. No. No. Ty i teraz Iza, co tu jest dalej kultowe? Pasztecik. Kuźwa, pasztecik szczeciński. Zobaczcie, jak to wygląda. Słuchajcie, komuna. Też wejdziemy. Tak. Zobaczcie, to jest tak piękne. Też na chwilę wejdziemy. Słuchajcie, prawda jest taka, że
Pasztecik to jest chyba tylko w Szczecinie bodajże. Tak. Ja nie jestem pewien, nie ale... Nie przyjął się w żadnym innym mieście. Dokładnie, a w Szczecinie są kuźwa paszteciki. Oblegany jest, to jest, uwielbiamy paszteciki. I to jest w kilku miejscach w Szczecinie. I pokażemy wam starego... Już pachnie paszczem. Ale jak czuć po prostu. No i teraz pokażę wam starego kultowego pasztecika. Pokaż, pokazuj. Ta-da! Ja. Tu jest też wiecznie bardzo dużo ludzi. Wow. Ty, tu się nic nie zmieniło. Od lat. Co? Od lat się nic nie zmieniło. To jest najlepsze. Ha. Nie wiem, jak to jest, ale chyba 60-lecie obchodziło ostatnio. Tak? To mi się kojarzy, jak pani siedziała w kasie i na, taki paragon odrywała jest, tak, i nadziewała na gwoździa. To jest ta sama pani, ona tu chyba już może nie, bo ona no, nie wiem. Czy ale nie, ta kasjerka to na pewno nie. Nie, ale ta co robi właśnie, ta no. Owija te paszteciki na wynosi i na tacy, to jest ta sama. No, zaraz mi pokażę. Łapka w górę, kochani. Tak. I w każdym razie te dwa lokale się nic nie zmieniły. Nie. Właśnie, to jak jest było 30-40 lat temu. Jak tam się wejdzie, to poczujecie Kogielmogiel 1. Kogielmogiel 2. Tu jest naprawdę, tu jak ona to mówiła, tu jest naprawdę ekskluzywnie. Nie wiem, nie pamiętam. Jezu, jak to było jesteś, w tym Kogielmoglu? Ty jesteś fanką Kogielmogla. Ty jestem. Tu jak ona to mówiła? No. O. Tu jest jakby luksusowo. A tu jest jakby luksusowo, tak. Dobra. Delikatesy, zobaczcie. To też takie. Tak. No co prawda to jest. Spółem, my tutaj często akurat jeszcze, przychodzimy, nie? Mi się wydaje, że to zostało, co? Nie. Ale co, że sklep? Taki nie, ten napis delikatesy. Na pewno. Co, ja proponuję tak, żebyśmy poszli do końca ulicy, zawrócili tam i pójdziemy tam. Dochodzimy teraz do końca tutaj tej remontowanej części Wojska Polskiego. Pokażę wam jeszcze jeden taki też znany budynek, przynajmniej dla szczecinian. Jest to budynek telewizji. Na dzień dzisiejszy to już jest były budynek telewizji, który został przerobiony na apartamenty. My tam o mały włos nie kupiliśmy tam apartamentu. Jakbyśmy się zapożyczyli, to byśmy dali radę. Także już wam pokazuję. Chcieliśmy bardzo duży taras mieć, tak. A w Szczecinie jest ciężko dostać tarasy, o. To nie jest Kraków niestety, więc wyboru nie było i to było takim pierwszym elementem, gdzie rozważaliśmy zakup, tak. Ale jeszcze go nie oddali, nie zaczęli wtedy budowy i dokładnie. Tak stwierdziliśmy, nie, i znaleźliśmy coś innego. No i tutaj dochodzimy właśnie do tego placu sprzymierzonych i rzut okiem na tą część właśnie wyremontowaną. My teraz kawałek nią wrócimy i przejdziemy przez ulicę Jagiellońską, to wam pokażemy jeszcze jak wygląda Jagiellońska. Też wyremontowana. Też taka w miarę wyremontowana. No tutaj niestety jeszcze widać, że brakuje jakichś elementów, są niedokończone, na przykład tutaj brakuje. Myślę, że to z czasem zrobią. Ale i tak to słabnie, prawda? No kurde, tak jest, no jest mega, no. Zobacz, no kafejki. Tak? Nie było tak, no super. Nie było możliwości, żeby tutaj kiedyś było po prostu na ulicy wystawione jakieś, nie wiem, stoliki z krzesłami. A teraz już są. Nowe nasadzenia, nowe tak, drzewa. Nowe nasadzenia, drzewa w ogóle pozasadzali. No inaczej, no mi się to podoba. Mam nadzieję, że będzie taki pozytywny odzew w ogóle od wszystkich. Ale są różni ludzie i ktoś inny może powiedzieć, że mu się to w ogóle nie pasuje. Na pewno się znajdzie taki, co powie znajdzie. betonoza. Dokładnie. Mu się to nie podoba, było lepiej wcześniej. Ale wcześniej była większa, się... ale momencik, wcześniej była większa betonoza. No wydaje mi się, że tak. No teraz doszło do bardziej, że zieleni dużo. Dokładnie, więc, fajnie. Więc właśnie dokonali jakichś nasadzeń, jakichś tam trawniczków, no jest mniej niż było. Inaczej, można byłoby słuchajcie, po prostu ogóle, zrobić większe, więcej ogóle, takiej tutaj, zieleni. Wojska Polskiego to była taka długa, długa prosta. Tak. Z zamku, no Boże, z czego? Z bramy
tak. Wyjeżdżało się ze światu, to można było się naprawdę tak, porządnie rozpędzić. Już widać było Tanowo normalnie na samym ludzie końcu. Po prostu tak. przebiegali z jednej strony na drugą. Tu było tak. bardzo dużo wypadków i tak dalej. Także teraz można jechać 30 na godzinę, faktycznie dokładnie. Więcej się nie pojedzie. No zobaczcie, jak to wygląda. Tu było normalne skrzyżowanie, a teraz jest, jest rondo. No, ja nie czuję się jak w Szczecinie, no nie, serio. Teraz nie. patrząc teraz na to, co nie. widziałam wcześniej, teraz z czego znam nie. Szczecin, a teraz ekstra. No i zobaczcie, jednak jakieś nasadzenia są, więc tej betonozy jest znacznie mniej. Tu są jakieś tam no, przygotowane, się, jakieś tam, nie wiem, na razie korą jest osypane. Co oni tam dalej zrobią? No jest zawsze trochę mniej. No dobra, a my idziemy tam w tamtym kierunku i spotykamy Arka. Cześć. Arka spotykamy. Cześć. Zauważyłam na rachunek. Cześć. Zauważyłam tam. Szczecin jest tak mały, że można co chwilę kogoś spotkać. W każdym razie. No czym to nie jest piękne, że można dotknąć zieleni. Aha. Faj. No. Naprawdę. No i teraz. Przechodzimy ulicą Jagiellońską. O, jak przechodzę koło lotu, to zapomniałam, że będę w poniedziałek milionerką. Po ogólnie idę do pracy. Ty w ogóle może ty od razu dzisiaj zamówię jakąś wycieczkę zagraniczną, bo po co nie, będziesz ten? Nie? No dobra, pokażemy, jak to wygląda teraz ulica Jagiellońska. Tak. Zobaczcie, tu też jest właśnie zrobionych dużo takich nasadzeń. No słuchajcie, no to jest generalnie centrum miasta, no to tutaj cudu się nie da zrobić, tak? Ale już te drzewa dają jakiś fajny taki efekt, nie? Tak, bardzo. Też już mamy tutaj, widzicie, jakieś knajpy, lodziarnie. Tak naprawdę jesteśmy jakby kawałek niewiele no. daleko od tego, jak siedzieliśmy. Prawda? Tak. Siedzieliśmy do tego ptaku, a to jest tutaj. A, no tak, bo przecież my tylko okrążyliśmy. No zrobiliśmy takie kółeczko. Kółeczko. Ale zobacz, ile tu jest dzisiaj ludzi. No tu siadaliśmy, tu nie było nikogo. Zobaczcie. Prawda? No. Czyli Tajska wygrywa w Szczecinie. Tajska. Na razie. No jak ktoś lubi. Proszę bardzo. Właśnie pokażemy wam, bo siedzieliśmy tutaj na deptaku Bogusława, zrobiliśmy takie kółko i teraz wam pokażę z drugiej strony, jak to wygląda. Tutaj chlupią się dzieci. O. Tutaj w tym miejscu ta tak zwana Frida, taki niewypał, słyszysz? Pamiętasz? To był taki niewypał, postawiona taka rzeźba, ani to rzeźba. Tutaj ona kosztowała chyba z 200 tysięcy, a to było chyba ze 20 lat temu, więc po prostu kupa pieniędzy i ktoś po prostu chyba zrobił jakiś przekręt. A teraz wam pokażę właśnie deptak Bogusława z drugiej strony. Tu się zaczyna, tu, a my tam trochę z lewej strony siedzieliśmy i przeszliśmy to wszystko dookoła. No. A teraz kierujemy się też w takie znane tutaj miejsce, czyli w Aleję Fontan. Ale to idziemy chyba tędy, może tędy pójdźmy, co? Chyba mnie zatrzymali. Serio? Oni mnie skurią. Dobra. O, zostali też. Dobra. To czekaj, może ci zrobię zdjęcie. I teraz od strony Bogusława, zaraz wam pokażę. Czyli tam mamy deptak Bogusława. Odbijamy też tutaj od niego. Zahaczyło ten. Idziemy w stronę Placu Grunwaldzkiego. I tu też taka była ulica, pamiętam, z tymi... To była zła ulica. Zła ulica, to była zła ciężko ulica. Ciężko było przejść tu wieczorem, powiecie, bo wszyscy w ramach stara. Tak? Nie fajne było. A to, ale widzicie. Polecamy bardzo dobre lody tu. Jak to się te lody i nazywają? Jest kolejka. Jak to się te lody ludzi? Nazywają? Nie, tu są burgery teraz. Tak? Zmienili? Sorry, lody marczą. Aha. Nie to okienko, ale... To czyli tu, to czyli tu mamy... Tak. Jadła. To? Nie.
przepyszne. Tak, jadłam tu. Bro Burgers. Bro Burgers. Tak, można zamówić też na wynos pyszne.pl. Tak. Jak najbardziej. Mhm. Ale to kiedyś kurwa zginę. No właśnie o tym mówiłam, że no. Tu tak się przechodziło kiedyś. Aha. Można było zobaczyć człowieka, takich było tutaj tysiące. Tak, dokładnie. A my teraz podchodzimy pod... Lody Marczyk. Pospolite nasze lody z Szczecinie, bardzo znane. I wszyscy tutaj przychodzą. Właśnie. Każdy chce polizać. Dokładnie, to są lody Marczak i jak widzicie, ludzi jest tutaj dużo. No to idziemy dalej teraz. No i co, idąc dochodzimy do placu Grunwaldzkiego. Warto powiedzieć jeszcze tutaj, że w Szczecinie też, nie tylko Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław i tak dalej, też mamy swojego manekina. O, i z lewej strony właśnie jest manekin. To jest wieczna kolejka, nie rozumiem fenomenu tego manekina. Ja też nie, bo ja nie jadam generalnie naleśników. Jest. I też są duże kolejki. Tak, i tutaj dochodzimy do placu Grunwaldzkiego. On został wytyczony właściwie w momencie, kiedy Szczecin przestał być fortem, czyli w 1874 roku. Ponieważ założeniem było takie, żeby rozwijać miasto w kierunku właśnie tym północnym. No i właściwie to powstał w miejscu, gdzie w przyszłości był Fort Wilhelma. No i mamy piękne w ogóle, nie tylko jeden, ale wiele tutaj takich pięknych placów właśnie w Szczecinie. I w przeszłości najpierw nazywał się placem kościelnym Bestem. A ty co? No chciałam tylko dodać, że jak się wjeżdża do Szczecina, to Szczecin też słynie z takich pięknych zapachów jak czekolada. A, że wedel? Naprawdę, ładnie pachnie czekoladą. Ale ja mówisz o wedlu czy o gryfie? Mówię o gryfie, że pięknie pachnie czekoladą. A dlaczego o tym mówię? Bo właśnie przechodzimy po też fajnej knajpki, można usiąść na kawkę, lody, gofry i różne inne pyszności. Mamy też wedla. Tak, żeby nie było, że to jest jakaś wieś z tramwajami. Też jest na Bogato. Ale tramwaje mamy. Mamy. Mamy tramwaje. Ale tak, do Szczecina jak się wjeżdża, trasą zamkową, zapach czekolady zawsze wita. No bo jest fabryka czekolady. No, super. No i wchodzimy właśnie też w znane miejsce teraz, czyli Aleje Fontan. Szybciutko. Jest to aleja... Zmieści się tutaj na Alei Jana Pawła na samym początku. No i zobaczcie, jak to wygląda. I to jest też takie fajne miejsce, jeżeli chcecie sobie coś odpocząć, pójść do kafejki, to tu jest też bardzo fajnie. Jest stary pomnik. Też tak kiedyś tu nie wyglądało. To nie. Zrobili, że pozabierali miejsca parkingowe, zresztą pozostałe miejsca. Tak, widać, że są że miejsca. Tu były samochody. Pozabierali te miejsca parkingowe, wydzielili pas na ogródki, bardzo fajnie i popieram tą inicjatywę. Dokładnie. No i też się stała taką aleją fajną, która prowadzi właśnie i do Deptaku Bogusława prowadzi, i do kaskady, na zamek, bo tam jak będziemy... Na Wojska Polskiego, którą też pokazywaliśmy. Byśmy mieli prosto iść, to dojdziemy do zamku. Tak? A czemu aleja fontan? No to zobaczcie sami. No bo są fontanny. Po prostu są fontanny. I kiedyś tutaj praktycznie były tylko fontanny i była tylko jedna lodziarnia i to właściwie wszystko. A teraz mamy po prostu dużo fajnych miejsc, żeby sobie po prostu posiedzieć. I co zrobimy z Izą? Pójdziemy na miejsce, gdzie można sobie posiedzieć. Bo już trochę, tak, usiądziemy na chwilę. Z tego względu, że już dosyć sporo chodzimy po mieście. Chodzimy. Może to tak... To tego tak nie widać, ale my naprawdę troszeczkę chodzimy. Dokładnie. I teraz jak usiądziemy, to też na chwilkę pewnie. I dokładnie. Za chwilę pójdziemy i do pójdziemy kaskady dalej. Do dokładnie. Tu mamy właśnie tą naszą aleję fontan. Kierujemy się w stronę kaskady. Słynnej
płynnej kaskady. Tak. W tamtym kierunku mamy zamek, a tutaj mamy wierną kopię pomnika Conellego. Odsłoniętego w 1496 roku w Wenecji. Jest to nasza szczecińska kopia, ufundowana przez małżeństwo Elisę i Helmuta. Czytam wam właśnie Tepferów. I po... Została, a, i przy, tak, w 1913 roku... Ona została oddana z brązu przez firmę jakąś tam. Tam, tak. Po niemiecku. Przekazana w 1913. Tak, do Muzeum Miejskiego. Tak. I w 1947 trafiła do Warszawy. A teraz powrócił ten pomnik w 2002 roku i mamy znowu go w Szczecinie. No co? To my idziemy teraz. A jeszcze chciałam dodać, jeśli mogę. Możesz. To zawsze możesz. Koń, wszystko ten, może. Ten koń? Zobaczcie, ten koń, co jest za nami właśnie, o tej rzeźbie. Tak. Tutaj wiele takich gagatków szczecińskich próbowało pod wpływem alkoholu właśnie na tym placu spiąć się na tego otóż konia. Koniu, temu tak. Koniu próbowali co zrobić? No, wejść na niego i zrobić sobie takie selfie z tym na koniu. No i nie udało im się, nie, spadali. Jeszcze się nikomu nie udało, także challenge jest do zaliczenia. Nie, nie robimy wyzwania absolutnie, ale... My możemy powyzywać najwyżej. No ale tak się działo. A tutaj jest kopia kaskady, która spłynęła w 1984 roku. Kopia to tak oczywiście trochę szumnie powiedziane. Tego tak naprawdę kształt jest ten kawałek tutaj właściwie i nazwa, tak? Bo tutaj była restauracja kaskada, która spaliła się w 1984 roku. No i zginęło tam bardzo wtedy wiele osób. Nie bardzo, tylko 7 czy 8 studentów. To mało. To naprawdę mało, tylko 7 studentów, nie studentów, tylko uczniów technikum gastronomicznego. I po latach po prostu została w tym miejscu zrobiona galeria kaskada. Tam się właśnie udajemy do Zary. No i spędziliśmy kolejny dzień w Szczecinie. Pokazaliśmy wam, jak nasze miasto wygląda, jak się zmienia. Są nowe ulice, nowe knajpy. No i my sobie teraz już dojechaliśmy do domu, więc żegnam się z wami i widzimy się na jakimś innym vlogu. Może ze Szczecina, może z jakiegoś innego miejsca. Trzymajcie się.